Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl. Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. Sport, zwłaszcza w okresie kształtowania się zawodnika, wymaga wielkiego wkładu finansowego. Jednak sytuacja zmienia się, gdy przychodzą wielkie zwycięstwa. Między innymi o tym w dzisiejszym wydaniu. Jest poniedziałek, 31 marca, Piotr Starmach. Rozpoczynamy wiadomości telewizji Podhale. Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem po bardzo długiej przerwie wznawia działalność. Zmieniło się nie tylko wnętrze, ale też sposób jej działania. Marcin Szkodziński. Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem otworzyła po półtorarocznej przerwie czytelnię. Zmieniony został nie tylko wygląd i umeblowanie, ale także sposób funkcjonowania. Czytelnia oraz w przyszłości także biblioteka mają być bliższe czytelnikowi. Dzięki otwartym przestrzeniom z regałami wypełnionymi po brzegi literaturą, czytelnik sam może wziąć książkę lub gazetę, która go interesuje. Ważne jest to, że w wyniku remontu mogliśmy udostępnić księgozbiór w tak zwanym wolnym dostępie. Każda osoba, która przychodzi do biblioteki, może swobodnie podejść do półki z książką, może ściągnąć książkę z regału, usiąść sobie z nią, już nie musi podchodzić za każdym razem do Lady i do pani bibliotekarki. Nowa czytelnia to dalszy ciąg zmian, jakie zachodzą w zakopiańskiej bibliotece. W styczniu informowaliśmy o zakupionych przez bibliotekę e-bookach. Pojawiły się także profile biblioteki na portalach społecznościowych oraz została odświeżona strona internetowa. Wszystko po to, aby książka przestała być eksponatem, a stała się bliższa czytelnikowi. Mam ogromną satysfakcję, że udało się już w dużej części zrealizować to marzenie właśnie, żeby zmienić wizerunek tego miejsca, żeby to było miejsce przyjazne dla czytelników, że powstało nowe miejsce kultury. Też jako wielbiciel książki, mający swoje wyobrażenie o tym, jak wygląda, powinna wyglądać biblioteka, bardzo mi zależało na tym, żeby ona właśnie tak funkcjonowała. Jako miejsce, które jest bardzo przyjazne, zaprasza czytelników, jest dla niego życzliwe. Niweluje się ten dystans między książką a czytelnikiem. Mam nadzieję, że to rzeczywiście tak zadziała, że to będzie wielkie zaproszenie dla wszystkich, którzy szukają w Zakopanem takiego miejsca, gdzie mogą usiąść w spokoju, wziąć do ręki książkę, gazetę, przy kawie po prostu odpocząć trochę, przeczytać to, na co mają ochotę, spędzić trochę czasu w takiej właśnie spokojnej atmosferze. Remont, który przeszła czytelnia, ma sprawić, aby książka stała się bliższa czytelnikowi, także temu niepełnosprawnemu, bowiem nowe pomieszczenia zostały przystosowane tak, aby mogły z nich korzystać osoby poruszające się na wózku. Choć kilkakrotnie przedstawialiśmy Państwu problemy zimowych sportów w Polsce i problemy z infrastrukturą na Podhalu, to przecież dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy można osiągnąć wielkie sukcesy sportowe. Przykładem jest Kamil Stoch czy Justyna Kowalczyk. I chociaż na starcie przygody sportowej zawsze brakuje pieniędzy, to po wejściu na szczyt prócz sławy można uzyskiwać duże przychody. Jak duże? O tym Piotr Twardowski. Wielkie sukcesy generują wielkie pieniądze. To żadna ujma, bo przecież na duży sukces trzeba wiele pracy. Ani Kamil Stoch, ani Justyna Kowalczyk przez lata nie próżnowali, dzięki czemu osiągają teraz życiowe sukcesy. Portal sport.pl opublikował listę najlepiej zarabiających olimpijczyków w minionym sezonie 2013-2014. W czołowej dziesiątce znalazło się wiele nazwisk z Podhala. Listę otwiera Kamil Stoch z Zębu, który wedle wyliczeń portalu zarobił 505 tysięcy złotych. Uzyskał je oczywiście dzięki wygranym i zajętym wysokim miejscom podczas konkursów oraz olimpijskim zwycięstwom. Na drugim miejscu z kwotą 224 tysiące złotych znalazła się Justyna Kowalczyk. 107 tysięcy złotych zyskał Jan Ziobro ze Spytkowic. Kolejne pozycje to kwoty poniżej 100 tysięcy. Klemens Murańka z Zakopanego zarobił 45 tysięcy, a biatlonistka z Czerwiennego Krystyna Pałka 40 tysięcy. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze Dawid Kubacki z Nowego Targu i zamykająca ją Katarzyna Bachleda-Curuś z Zakopanego.
Ich dochody to kolejno 30 tysięcy i 29 tysięcy złotych. Teatr to aktywna refleksja nad samym sobą. Te słowa niemieckiego poety Nowalisa doskonale oddają ducha dorocznego konkursu teatralnego dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Czarny Dunajec. Bajkluś, bo taką nazwę nosi przegląd, odbył się już po raz 17. Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji gminy Czarny Dunajec, której wnętrze po brzegi wypełniali młodzi aktorzy, prezentowały się grupy teatralne złożone z adeptów tej sztuki. W wykonaniu dzieci i młodzieży znalazło się wiele przedstawień o różnorakiej treści i poziomie trudności. Tutaj jest taka łatwość, że te teatrzyki tworzy się przy szkołach, czyli nauczyciele też mają tak jakby możliwość zrobienia czegoś innego, nie tylko nauka, ale również wyjście poza bariery szkoły, czyli taką, powiedzmy to na razie, zabawę w teatr. To bardzo dobrze się tym nauczycielom udaje, zresztą z roku na rok widać coraz to wyższy poziom. Celem imprezy jest przede wszystkim popularyzacja żywego słowa. Dzisiaj, w czasach powszechnego dostępu do internetu, łatwo zauważyć, że społeczeństwo operuje coraz to uboższym słownictwem, nie wspominając już o jakimkolwiek wystąpieniu przed publiką. A przecież bogactwo języka to bogactwo, którego nikt nie jest w stanie nam odebrać. Oprócz tego organizatorzy Bajklusia chcą umożliwić zdolnej i chętnej młodzieży zaprezentowanie swojego dorobku artystycznego przed publicznością. To jest jakiś taki początek, może jakieś zobaczenie świata z drugiej strony, bo jak się wychodzi na scenę, to się wtedy widzi świat z drugiej strony. Jak się siedzi jako publika, widzimy co innego, prawda? A jak się jest na scenie, wtedy dochodzi jeszcze i trema, i stres, i takie różne rzeczy, z którymi też trzeba przez całe życie walczyć. Być może spośród tego grona młodych, zdolnych ludzi wyrośnie kiedyś kilka wielkich talentów, które zwiążą na stałe swoje życie z aktorstwem i z teatrem. Jak mówi stare porzekadło, życie to teatr, więc poniekąd każdy z nas jest już aktorem. Trzeba tylko pilnować tego, by być dobrym aktorem. Kontynuujemy nasze wielkopostne rekolekcje internetowe. W piątek zapraszamy na kolejny odcinek. Ksiądz prałat Siuda powiedział kiedyś w Maniowach, że górale to porządnie potrafią grzeszyć, ale i porządnie pokutować. Tak sobie myślę, jak to jest, czy lepiej rzeczywiście porządnie grzeszyć i porządnie pokutować, czy lepiej może mniej grzeszyć i mniej pokutować. Zapraszamy na kolejny odcinek, tym razem o prawdzie wstydliwej. W środę 2 kwietnia przypada 9. rocznica śmierci papieża Polaka. W związku z tą datą zapraszamy Państwa na transmisję na żywo mszy świętej ze szczytu góry w Dżar w Kluszkowcach. W rok po śmierci Jana Pawła II oddział Związku Podhalan w Kluszkowcach wraz z parafią Matki Bożej Częstochowskiej i przy współpracy ze stacją narciarską Czorsztyński postanowił zorganizować polową mszę świętą na szczycie góry w Dżar, uważanej wśród lokalnej społeczności za wygasły wulkan. Co roku od tamtego czasu przy górnej stacji kolejki krzesełkowej mieszkańcy Kluszkowiec oraz okolicznych miejscowości gromadzą się tam licznie przy wspólnej Eucharystii. Przewodził Kościołowi i przewodził właśnie w duchu wiary. I w tej chwili oczekujemy na jego kanonizację. I byłaby ona, jak się ktoś wyraził, w tej chwili bardzo na czasie, bardzo potrzebna Kościołowi. Bo kiedy Kościół kogoś kanonizuje, to znaczy mówi wszystkim uczniom Chrystusa, to jest wzór, to jest pewna droga, to jest przykład do naśladowania, to jest kopalnia mądrości w jego nauczaniu, w jego postawie życiowej. Mimo niejednokrotnie kapryśnej i niesprzyjającej aury, msza papieska sprawowana jest zawsze, a po niej na szczycie góry zapalana jest watra pamięci Jana Pawła II. To jedyna na Podhalu polowa Eucharystia sprawowana w rocznicę śmierci papieża Polaka. Mało tego, w pobliżu miejsca, gdzie przecież Jan Paweł II, choć wówczas jeszcze kardynał Karol Wojtyła, spotkał się z młodzieżą oazową również na Eucharystii. Tak jak w minionym roku, będziemy transmitować na żywo to spotkanie. Początek transmisji 2 kwietnia o godzinie 20:25 w naszej telewizji. Zapraszamy. To wszystko na dzisiaj. Zapraszamy w środę na specjalne wydanie wiadomości właśnie z góry w Dżar. Dobranoc.
Sponsorem programu był Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl